zostało wszystko powiedziane, co de facto chciałbym powiedzieć. To, co mówił Jakub. Ja bardzo się cieszę za zaproszenie, bardzo dziękuję za to zaproszenie. To miejsce jest mi szczególnie bliskie, dlatego że od 12 lat jestem członkiem redakcji Zeszytów Karmelitańskich. Także traktuję to jako znaczy, no wielkie wyróżnienie i taki też powiem dar losu, nie? To, że no, jestem związany, czy też karmelici przygarnęli mnie, zbłąkano duszyczkę. Tutaj w obręb tej wielkiej kultury duchowej, tak, wielkiej kultury duchowej. Znaczy, no, tutaj jest poziom, można powiedzieć tak, że to bardzo komfortowa sytuacja dla artysty, kiedy zostaje zaproszony po to, żeby mówił o sobie, czyli używał non-stop wyrazu ja. Czyli ja się obawiam, żeby to ja nie zamieniło się w jajecznicę. Zawsze takie niebezpieczeństwo istnieje. Kiedy mowa o malarstwie, znaczy zawsze, kiedy myślę o malarstwie, to przypomina mi się zdanie takiego francuskiego krytyka i poety Paula Valeriego, który powiedział, że powinniśmy przepraszać, że ośmielamy się mówić o malarstwie. Na szczęście ja po prostu nie maluję arcydzieł, także mogę sobie spokojnie o tych swoich, powiedziałbym, rzeczach mówić. Chciałbym też, znaczy tutaj jakby istotne jest to, co stanowi, znaczy się tak, że po 5000 można zdobyć się, czy na pewno tutaj szczerości, tak, bo kiedy jest mowa o tym takim, znaczy o nadmiernym egotyzmie, tak, że po 50 to już się coś o życiu wie, tak, o świecie, w którym jesteśmy. Ładnie na ten temat bodajże Pan Maraj w swoich dziennikach pisał, że po 40 właściwie zakres wszystkich doświadczeń życiowych jest znany, także no, właściwie już człowieka po 40 nic nie powinno dziwić, no tym bardziej po 50, tak. To jest jakby zrozumiałe. Znaczy malarstwo to, znaczy to jest mój żywioł. Ja nie ukrywam, że malarstwo zawsze było tą jakby dziedziną, która tak wystanowi jakby taką moją taką najgłębszą identyfikację, że jestem malarzem sztalugowym. Że jestem malarzem sztalugowym i no bo przede wszystkim malarstwo to jest wielka przyjemność. Ja nie lubię, nigdy nie lubiłem tak zwanej ideologii artystycznej. Jak miałem taki kolegę malarza, który mówi, że no, malarstwo to jest najtrudniejszy zawód świata, że to jest takie trudne. To czemu jest zostać górnikiem na przykład, nie? To jest, że malarstwo w gruncie rzeczy jest to poszukiwanie przyjemności, a nazywam się poszukiwanie przyjemności wyższego rzędu. Jest to rzeczywiście wielka przyjemność, tak? Myśląc o tym spotkaniu, dzisiaj zastanawiałem się, skąd się biorą te źródła, że ktoś ma talent, ktoś ma takie skłonności, a ktoś takich skłonności nie ma. Oczywiście są całe teorie psychoanalityczne, nie będziemy tutaj ich rozważać, bo to nikomu nas nie zaprowadziło. Natomiast ja przypominam sobie z dzieciństwa, pewnie chodziłem do przedszkola, taką pamiętam, to doskonale pamiętam, mianowicie miałem starszą siostrę i pewnie naśladowałem to, co ona robi. Przy podstawówce przygotowała się na plastykę i rysowałem. Pamiętam, że narysowałem dwa drzewa, pamiętam to, w jednej linii. I potem narysowałem to mniejsze drzewo troszeczkę wyżej, nad tą linią i nagle zobaczyłem przestrzeń. Nagle zobaczyłem, że po prostu, że potrafię... I to była po prostu wielka przyjemność, nie? Wielka taka poznawcza przyjemność, że mogę zacząć... To może miałem 5-4 lata, coś takiego. Że nagle mogą wzorowywać rzeczywistość. I to są takie drobiazgi, ale pamiętamy je. Tak samo jak myślę o dzieciństwie, to ja wychowałem się w ogrodach, co też jakby nie jest bez znaczenia dla
jeśli chodzi o upodobanie do pejzaży. A mianowicie, w oddali, tam gdzie mieszkaliśmy, była ulica Chmielna z pięknymi topolami. Te topole zawsze były dla mnie takie, ponieważ były daleko, poza obrębem domu, były groźne, jednocześnie przyciągające i piękne. No i to są, powiedziałbym, źródła. No i też, no, wychowałem się w ogrodach i moja mama opiekowała się kwiatami, podejrzewam, opiekowała się kwiatami i ogrodem na równi ze mną. Nie? Także wzrastałem rzeczywiście wśród natury, o tak, natura, w szerokim tego słowa znaczeniu. No też, to jest być może już świat XIX-wieczny. To jest być może świat XIX-wieczny. Ja mam takie poczucie, że jestem trochę z XIX wieku, ale bynajmniej nie jestem z tego powodu, jak myślę. Też nie uważam to za jakąś wadę. Jeśli chodzi już o tak zwany okres, powiedziałbym, dojrzalszy, tak, kiedy Maciuś zrobił się Maciejem, to oczywiście liceum plastyczne i tutaj oczywiście nie bez znaczenia jest jakby trwająca do dzisiaj, to też jest dar losu, mianowicie przyjaźń ze Stanisławem Barbackim, świetnym malarzem zresztą. I takie wspólne wyjazdy plenerowe, dyskusje o sztuce. Pamiętam Staszek, jest tutaj, się bardzo cieszę. Pamiętam takie, że Staszek był wielkim miłośnikiem Cezana, to może byliśmy w drugiej, trzeciej klasie liceum plastycznego i plastycznej, natomiast Monet, który był romantyczny, wybuchowy, i pamiętam, że w pewnym momencie, to była może czwarta klasa szkoły średniej tego liceum plastycznego, ja otworzyłem książkę bodajże Juszczaka, Pozdrowiecjoniści, i tam zobaczyłem obrazy Cezana i się zakochałem w tym. Natychmiast, na czym polega to, to ja nie wiem, na czym polega miłość do Cezana. Nie, że nagle ta moja miłość, oczywiście wielka miłość do Moneta, jakby trochę zmalała i no, Staszek był szybszy, dojrzewany najprawdopodobniej, bo on szybciej jakby wyczuł geniusz. Znaczy ktoś, kto rzetelnie podchodzi do działalności artystycznej, malarskiej, rzetelnie i zna skalę trudności, no to wie, jaka go dzieli odległość, nie? Między, no, jaka mnie dzieli odległość do Cezana czy do Vermeera na przykład. Nie? Mam doskonałą świadomość tego, jaka gigantyczna, powiedziałbym, mnie dzieli odległość. To jest chyba zdrowe, nie? To jest zdrowe, no bo jest przynajmniej jest kierunek istotny, w którym będzie warto podążać. To tak na marginesie. I też, też w szkole średniej zaczynają się zainteresowania szerokie zainteresowania, też literatura. Literatura, poezja. Znaczy, jednocześnie ja zawsze oczywiście te zainteresowania humanistyczne, subtelne, delikatne, one jednocześnie mnie wciągały, jednocześnie drażniły mnie. Nie wiem, na czym to polega. To znaczy, utrzymywałem kontakt oczywiście z kolegami, przyjaźniłem się z kolegami z samochodówki po prostu. Nie lubiłem nadmiernych takich rozważań o sztuce, nie lubiłem tej takiej atmosfery kulturalnej, o której Gombrowicz nam pisze, że jest zaludnione przez tak zwane kulturalne ciotki. Nie lubiłem tego, nie? Znaczy wydawało mi się, że zajmowanie się poezją, malarstwem to są takie zajęcia trochę niemęskie. Nie? No tak, coś takiego było i wbrew pozorom dzisiaj z perspektywy czasu nie uważam tego wcale na tamtym etapie za coś, co było złe. Co było złe, to znaczy, że jakby obroniłem się przed czymś, co można określić mianem kulturalizmu, tak, nie? Że ta ucieczka przed sztuką, no, była właściwie ucieczką przed czymś, co
przed malarstwem, przed poezją. No, no bo to jest rzeczywiście, to jest trochę jak powołanie, to mnie goniło. Znaczy to rzeczywiście jak mnie goniło, że zawsze tak sobie żartowałem, że zdecydowanie wolałbym być tam inżynierem, architektem, a nie tam poetą. Nie? To znaczy, jak mnie właśnie pytano czasami, jak te pociągi pytają, co się pan zajmuje, to mówię, no to jestem historykiem, mediewistą. No to nie mediewista, to tak przybrał jak inżynier tam, cyber, od cybernetyk, nie? To tak, po, nie powiem, że jestem poetą. To trzeba być idiotą, żeby po prostu przyznać się do tego, że jest się poetą, nie? Że miewa się kontakty poziom z wyższymi mocami. Nie? A jeszcze nie wiadomo, czy te wyższe moce są dobre, czy złe. Nie? No to tym bardziej sprawa jest głęboko podejrzana. Ale ja tutaj, znaczy to, co stanowi jakby takim punktem wyjścia dla takiej postawy twórczej, postawy twórczej, to znalazłem, znaczy jakby to, co, czym jakby żyła moja dusza, 18-19 lat, wspaniale wyrażają poezję Wordsworth'a, czyli tego, powiedziałbym, wielkiego romantyka angielskiego, jednego z poetów jezior obok Coleridge'a. On był platonikiem. Ja też zawsze, no klasyfikuje siebie jako człowieka, który właśnie w obrębie tej tradycji platońskiej chce się sytuować. Czy być może jestem w tej tradycji i przeczytam wiersze napisane w górach w odległości kilku mil od opactwa Tejnten podczas powtórnych odwiedzin brzegów rzeki Wye 13 lipca 1798 roku. To jest fragment, obrazy. Zachwycające te obrazy, nawet wtedy, gdy byłem daleko stąd, nigdy nie były dla mnie tym, czym są dla oczu, nie umiejących patrzeć. Jakże często w pustych pokojach, w łoskocie miasta, one mi niosły w godzinach znużenia uczucia głowie, we krwi doświadczane i w głębi serca przenikające swym dobroczynnym spokojem do czystej sfery umysłu. Ta sfera umysłu mi się podobała. Nie? Ta czysta sfera umysłu, czyli zajmując się malowaniem, w gruncie rzeczy starałem się znaleźć jakieś, powiedziałbym, idee, które konstytuują byt. Zawsze, myślę, że to zawsze mi towarzyszyło, że chciałem jakby znaleźć ukryty szkielet. Czyli innymi słowy jakby ocalić, nie? Ocalić te przemijające obrazy, nie? Żeby obraz miał jakby możliwe, znaczy zatrzymać chwilę. To znaczy, to jest naturalne uczucie, że człowiek zachwyca się czymś i chce, żeby ten zachwyt trwał wiecznie. No to jest właśnie nowa przyjemność jakby wyższego rzędu, ta estetyczna potrzeba wyższego rzędu. Malarstwo tak, w swej istocie. I to jest oczywiście nauka, którą wyniosłem do mojego przyjaciela i mistrza zmarłego w zeszłym roku, Jurka Niedzielskiego, profesora Jerzego Niedzielskiego. To jest walka z czasem za pomocą dwóch wymiarów. Tym wielkim się udało. Kiedy mowa o Vermeerze, o Cezanie, o Rembrandcie, no to mi się to udało, ponieważ jest tam w tym coś tak ponadczasowego, tak uniwersalnego, że zachwycamy się nad tymi obrazami, tak? Że one mają jakby tą siłę bycia odpornym na działanie czasu. Że jest taki komunikat ponad wiekami, tak? Siła estetyczna, czy geniusz tych ludzi, no, spowodował, że ta potężna emocja, jakby będąca stopem, z widzialnością, to takie jest sprzężenie zwrotne, spowodowało powstanie, powiedziałem, tak genialnych obrazów, gdzie ilekroć oglądam Cezana, no to doświadczam czegoś takiego jak dreszcz po prostu metafizyczny, bo jak widzę jego obrazy, to mi 220 volt po kręgosłupie. No tak samo jak słucham stworzenia świata Haydna czy koncerty fortepianowe Mozarta. Nie? No moc estetyczna, nie? Moc estetyczna, która no, jest efektem przede wszystkim, znaczy to jest miłość, nie? Miłość bytu. Czyli miłość tego, co jest stworzone, no i jesteśmy właśnie karmelitą już w tym momencie.
jesteśmy już jakby na przestrzeni, powiedziałbym, religijno-metafizyczno-religijnej. To jest jakby pierwszy fragment z Wordsworta. Platonizm. Znaczy Wordsworth, poezja angielskich poetów jezior, była odpowiedzią na tą taką mechanistyczną wizję świata stworzoną przed oświeceniem. To była reakcja, ta gromatyczna reakcja na ten upraszczający obraz świata, który no, widział w świecie nas otaczającym tylko i wyłącznie fabrykę chemiczną. Albo odpowiedź też poezji, czy też sztuki na pierwsze odczarowanie świata. Nie? Bo te właśnie wraz jakby z nowożytną nauką, czy przemysłem, kapitalizmem, jak zwał, tak zwał, zaczyna się ten proces odczarowania świata, nie? Który właśnie cały czas no, kto chce, żeby ten świat był odszarowany i chce uwierzyć, powiedziałbym, naukowcom, że to są, powiedziałbym, geniusze, no to pewnie im będzie wierzył. Natomiast ja zawsze bardzo sceptycznie podchodziłem, znaczy sceptycznie, no to odczarowanie świata, które niby się dokonało za sprawą nowożytnej nauki, byłem nieufny, znaczy jestem nieufny. Nie jestem taki pewien, czy powiedziałbym, jedno zaczarowanie może minąć, ale już jesteśmy jakby w innym zaczarowaniu, tak? Także zresztą, no nie ukrywam też, że problemy takie natury, ja nie mam umysłu ścisłego, to znaczy, mam tu też, tu jest jakiś kompleks wobec umysłu ścisłych. Ale taką, no dość, tak miałem taki czas dość gruntownej lektury różnego rodzaju książek z popularno-naukowych, nie? Na temat osiągnięć tam chemii, fizyki, kosmologia. Te rzeczy jakby były jakby w zakresie moich zainteresowań. Tak żeby, no mniej więcej jeżeli maluję tą ową sosnę, no to chcę wiedzieć, jak ona wygląda z punktu widzenia na opisu właśnie chemicznego, czy też jak wygląda z punktu widzenia opisu fizycznego, tak? No chcę wiedzieć, bo czy ta wiedza jest mi do czegoś potrzebna po to, żeby namalować dobry obraz? Nie mam pojęcia. Pewnie nie ma to znaczenia, ale akurat w moim przypadku no, taka poznawcza jakby pasja była. Jeszcze jeden fragment z Wordsworta. Natura, wtedy gdy proste chłopięce uciechy już przeminęły, była dla mnie wszystkim. Nie umiem tego wyrazić, czym byłem wtedy, w tych latach. Uczący wodospad niby namiętność ogarniał mnie. Skały, góry głębokie, mroczniejące bory, wszystkie te barwy, kształty, pożądanie, uczuciem były dla mnie i miłością. I wcale wtedy nie potrzebowałem, by je złociła myśl czarem silniejszym, niepożyczonym od wzroku. No, czyli malarstwo to tylko oko właściwie. Malarstwo to tylko oko. Znaczy, no, traktowałem też sztukę malarską na zasadzie też pewnej jakiejś formy medytacji, czy też kontemplacji, czy też opisu. Nie byłem w stanie, właściwie do dzisiaj nie jestem w stanie namalować obraz głowy. Ja muszę mieć jakiś desygnat, musi być coś, co istnieje i dopiero ewentualnie na podstawie tego, co istnieje, dokonywać jakiś tam przeróbek. Przez wiele lat byłem tak zniewolony przez naturę, że wydawało mi się czymś świętokradztwem, no, namalowanie na przykład gałęzi o innym kącie nachylenia niż powiedziałem. To nie byłem w stanie. W pewnym momencie, bo zaczęło się, to znaczy jakbym nastąpiło pewien rodzaj uwolnienia, że nie musiałem, że mogłem zacząć komponować. Nie? Stało się to właściwie niedawno. Oczywiście miałem to szczęście, że na mojej drodze pojawił się rzeczywiście malarz, albo ja na jego, a on na mojej, malarz rzeczywiście wielkiego kalibru, mówię to o Jerzym Jerzejewskim, z którym się po prostu zaprzyjaźniłem i to była taka, powiedziałbym, miłość z wzajemnością. Taka miłość ze wzajemnością i no, z pewnego punktu widzenia mogę powiedzieć, że on jakby był tym ostatnim moim mistrzem i nauczycielem, nie? Który tak by dokończył tą edukację, nie? W wieku tam 45 czy 6 lat, nie? Że
rozmowy z nim no, właściwie otwierały mi takie no, horyzonty, to znaczy to też była, to też było też kwestia jakby utwierdzania jakby pewnej intuicji, które człowiek niósł, nie? Człowiek niósł w sobie i za sprawą no, rozmowy one tak się umacniały, nie? Umacniały. No, no tak, myślę, że tak, że w, a propos właśnie, a propos tej takiej atmosfery, jak mówiłem, tego kulturalizmu, jak mówię, to właśnie w zeszłym tygodniu byłem na, miałem wernisaż w Płocku i właśnie ten wernisaż dlatego uważam za fantastyczny, to oczywiście wspaniałe miejsce, przyjaciele, którzy się zjawili, ale to, że po tym wernisażu właściwie nie było w ogóle rozmowy o sztuce. Można powiedzieć tak, że o tym się nie mówi, ponieważ to rzecz święta.